witam was serdecznie. Jak już cokolwiek się odkoszę, ale zobaczcie na dole, jakie tutaj asory jest, ja pierniczę. Zobaczymy. Na razie wykosiłem 60 arów i cały zbiornik, ale zrobiłem sobie pierwszy obwód dookoła. Tam na piachu, wiecie co jest, jedynki brakuje. Tu na dole to wygląda przynajmniej na ósemkę. O, do ślimaczka. 3,5, tak wolno jeszcze w tym roku nie kosiłem. 4,2, 3,8, 4,5, a tu 3,5 i chrup, chrup, chrup. Szybciej nie pojadę, przynajmniej tutaj na dole. Wiedziałem, ten dół to zawsze tutaj woda spływa i on tu rekordowo plomuje. Czy będzie w tym roku tak samo? No to czas pokaże. Na razie tutaj pierwszy obwód. Do zbiornika w miarę czysta, no z tych górek, no tutaj nie ustawisz się, nie? To od razu wam mogę powiedzieć, no bo tu jaka jest pszenica na górce, jakby jej nie było w ogóle, no i wiadomo, wtedy syf wpada, jest jeszcze pole po dużym skosie i tu już nic nie zrobisz, tutaj sita 3D by uratowały sprawę. Także ja kończę, aratam, was tutaj pozdrawiam, jakąś kamerę wrzucę na głowę, ale ogólnie w jednym miejscu tylko leżała, przynajmniej ta. No jednak jest różnica między tą a tamtą spaloną, bo no, pamiętacie, no to jest ta po kukurydzy, która się udała z tyłu za tą. Zostawiłem sobie specjalnie, żeby zobaczyć co to wyjdzie, bo mógłbym sobie obkosić cały obwód, bo tak wyglądało, bo tam słaba ziemia. Ale dobra, na razie koszę to. Jakby to się udało dzisiaj strugnąć, mieliśmy awarię bardzo elektryczną. Wczoraj żmijka stanęła i szukaliśmy przyczyny i zeszło się szmat czasu na tym wszystkim i dopiero tak naprawdę zaczynamy. Pozdrawiam. Witam was serdecznie. Asory tutaj, jeśli chodzi o te uwrocie, wariuje. Pół hektara przejechałem 100%. Także to jest po prostu już rekord na gospodarstwie. Bo to mamy plon na poziomie na dole 9 ton. 9 ton. Dokładnie wykosiłem 90 arów, a mam dwa zbiorniki po 100%, ale wcześniej jeszcze zrobiłem obwód. To tu mamy około pół hektara, nawet może 45 arów, bo on tak to trzeba wejść w dane pracy, żeby to idealnie pokazać. To jest po prostu rekord. Takich plonów bym sobie życzył. Pozdrawiam. Witam, zobaczcie jak się sypie. Normalnie takie ziarno grube jest. Ja pierniczę. To jest szok. Może tak być, nie trzeba będzie kombinować, jeśli chodzi o zbiornik, bo tych tutaj górek popalonych naprawdę jest, nie jest wiele. Wagona jest tak potężnie gruba, ona będzie miała tutaj gęstość 82,3 na 100%. Bo jest taka gruba i taka ciężka, że ja pierniczę. Ale mi się japa cieszy. Szkoda, że to była ta awaria, bo bym już miał wykluczone przynajmniej ze 4 hektary tutaj. A nie tylko hektar. No, gdzie hektar? 90 arów. Przepraszam. 90 arów i macie dwa pełne zbiorniki. 9 ton. To ten dół by musiał dawać pod dychę. To jest po prostu rekord. W tym roku 10 ton pszenicy, nawet jakby to było odcinkowe, chwilowe, to jest po prostu aż nie do uwierzenia. To jest aż nie do uwierzenia. Pszenica po gruberze w systemie kopcikowym. Pamiętacie jak ja to robiłem? I talerzówka, i to, i tamto, i... No i tak wygląda na przyczepie. Jakaś słoma się trafi, ale to też ścieżka. Macie dwa zbiorniki, trzy pełne nie wejdą 100%. Do usłyszenia. Witam, witam. Da się? Da się. Skurczysyn. A sorry. Zostawiam sita. Słowa nie wpada. Domłaca elegancko. Jest super.
Witam Was serdecznie. To jest po prostu rekord. Tutaj idziemy na rekord. To jest dwa zbiorniki 100% wysypane. 1,70 i do domu. Zostało jakieś jeszcze 2,4 hektara, czy 2,6, coś w tym rodzaju. Szósty transport, jeszcze była mała kaczucha 100% nakoszona, 4,5 tony, więcej nie weszło. Pełny zbiornik był i to nie wiem ile tutaj ton wychodzi, ale wychodzi astronomiczne ilości. Te wszystkie tutaj doły przed tym pagórkiem to 3, 2 czy 4 na godzinę, czyli gdzieś plon był 8, 8,5 tony minimum z tego wynika. Ja tu jestem normalnie mega w szoku, Roman też. Pozdrawiam Was serdecznie. No i lecimy dalej. Tymczasem witam Was. W zbiorniku było ponad, bo zacząłem wysypywać, jak zacząłem nagrywać, 40 arów. 70% zapaliło się praktycznie w połowie pola. Tu jest górka. Szósty transport. 7 hektarów. 6,5, bo jeszcze kaczucha. Muszę się teraz tu trochę skupić, bo tu będzie pełno. A że pole po skosie, to musimy się tutaj... O Jezus, jest do tyłu, jedzie. Bo będzie się przesypywać na drugą stronę. No mam nadzieję, że wejdzie. Dwa zbiorniki, setka i takie 80% i to jest... Jak nie wejdzie, to nie pojadę dalej. Dobra, muszę się skupić naprawdę. Pozdrawiam.